witajcie, ja nazywam się Kamil Ziętek, a przed wami ponownie Retrostacja NHLPL. tym razem zapraszam do pierwszej odsłony nieco dłuższej serii, w której będę chciał wam przybliżyć kluby tworzące historię NHL w jej pierwszych 20 kilku latach, a których to już później klubów nie było nam dane oglądać w rywalizacji o Puchar Stanley'a. zaczynamy od inauguracyjnego dla ligi sezonu 1917-1918 i spoglądamy na Montreal, a tam byli nie tylko Canadiens. W grudniu 1903 roku James Strachan powołał do życia Montreal Wanderers. W największym mieście prowincji Quebec istniało od lat 80. XIX wieku już kilkanaście zespołów hokejowych z Montreal Hockey Club na czele. To właśnie na, ba na bazie tej organizacji Strachan zbudował własną drużynę. Hockey Club w marcu 1902 roku, a więc kilkanaście miesięcy przed powołaniem Wanderers. Sięgnęli po Puchar Stanleya, pokonując Winnipeg Victorias w serii do dwóch wygranych, a rok później powtórzyli ten sukces. To był zresztą czas, gdy drużyna z Manitoby, czyli Winnipeg Victorias, była jedną z dominujących sił hokejowych w Kanadzie, a rywalizacja na linii Winnipeg-Montreal rozpalała emocje fanów tej dyscypliny. Kapitanem zespołu z Montrealu był wówczas Richard Robinson, znany bardziej jako Dicky Boone. Obrońca o bardzo skromnych warunkach fizycznych miał raptem 165 cm wzrostu i ważył niespełna 60 kg. Obok niego na lodzie grali niewiele wyżsi: Jimmy Gardner, Tommy Phillips czy Jack Marshall. Cała czwórka zresztą znalazła się później w gronie członków Kokojowej Galerii Sław. Z uwagi właśnie na to, że grupa tak skromnie obdarzonych warunkami fizycznymi zawodników tworzyła ten zespół, szybko przygnął do niego przydomek. Żelaznych ludzików, The Little Men of Iron, które nadał im dziennikarz Montreal Star Peter Spaniard. Mimo tych fizycznych ograniczeń, zespół z Montrealu dotrzymywał kroku znacznie lepiej zbudowanym przeciwnikom z Manitoby, wdając się w walkę fizyczną, a braki siłowe rekompensując szybkością i z impetem wpadając w rywali chcąc uzyskać przewagę fizyczną. Tudzież dorównać im. Linie telegraficzne między Winnipeg a Montrealem były wówczas rozgrzane do czerwoności, bowiem fani obu zespołów oczekiwali pilnych meldunków z trwającej w 1903 roku rywalizacji. Drużyna Hockey Club dotarła do miasta w glorii zwycięzców po wygraniu 2 do 1 decydującego piątego starcia rozegranego w Winnipeg. Mając puchar Stanleya w ręku, Zaplanowane było świętowanie sukcesu i uroczysty przejazd kolumny, na czele której miał znajdować się konny zaprzęg wiążący hokeistów. Fani z Quebecu, niezwykle uradowani z zwycięstwem swoich ulubieńców, postanowili jednak zmienić nieco scenariusz. Konie zostały wyprzągnięte z powozu, a od stacji Windsor Station do Hali powóz z graczami był ciągnięty przez rozentuzjazmowanych fanów. W kolejnych dniach odbyły się przyjęcia na cześć triumfatorów. Przy okazji każdego z tych uroczystych spotkań zawodnicy mieli wręczane diamentowe pierścienie. To właśnie między nimi wspomniany Dickie Boone, czyli kapitan mistrzowskiej ekipy Hockey Club, był wśród osób tworzących nowy zespół na hokejowej mapie Montrealu. Nowy, ale jakby nie nowy. Strzakanowi, jako twórcy Wanderers, początkowo zależałoby po prostu przejąć Hockey Club, ale próby te nie do końca powiodły się z powodów formalnych i stąd zrodził się pomysł na powołanie ekipy Wanderers, czyli Wędrowców. Co ciekawe, w Montrealu już wcześniej istniały zespoły funkcjonujące pod tą nazwą, ale dopiero inicjatywa Strzakana sprawiła, że o wędrowcach zrobiło się głośno w całej Kanadzie. Nowy klub nie zyskał aprobaty istniejącej wówczas organizacji Canadian Amateur Hockey League, dlatego wespół między nimi z Ottawa Capitals i Montreal Le National utworzył nową ligę pod nazwą Federal Amateur Hockey League, do której niebawem przystąpili również Ottawa Hockey Club. Pierwsze starcie słynnej wówczas srebrnej siódemki z Ottawy, czyli właśnie Hockey Club Ottawa z ekipą Wanderers miało jednak miejsce jeszcze przed przystąpieniem stołecznej drużyny do rozgrywek ligowych. W marcu 1904 roku oba zespoły zmierzyły się w walce o Puchar Stanleya w ówczesnej formule Challenge, czyli wyzwań. Pierwszy mecz rozegrany w Montrealu zakończył się remisem 5 do 5 i gospodarze odmówili wówczas kontynuowania spotkania w dogrywce. Uznali bowiem, że z tamtym arbitrem na lodzie nie zamierzają prowadzić dalej Spotkania. Osoby odpowiedzialne za pucharową rywalizację postanowiły, że będzie ona rozpoczęta od nowa, ale oba mecze za, karo, za karę niejako rozegrane zostaną w Ottawie. W Montrealu zagotowało się na wieść o tym. Ekipa Wanderers poinformowała, że jeśli pierwszy mecz nie zostanie powtórzony na ich lodzie, wówczas odmawiają udziału w dwóch meczach w Ottawie. Władze hokejowe nie ugięły się wówczas pod presją pretendentów z Montrealu i wykluczyły drużynę z walki o puchar Stanleya. Pozostawiając go przy dotychczasowym mistrzu, czyli przy ekipie Silver Seven z Ottawy. To był jednak początek nowej, niesamowitej rywalizacji. W latach 1905-1910 trofeum najczęściej gościło w rękach graczy jednej bądź drugiej drużyny. Poszczególne serie powodowały istne wrzenie w obu miastach. W tym okresie Puchar pozostawał w rękach Wanderers przez 1390 dni, natomiast gracze Ottawy cieszyli się nim przez nieco ponad 1400 dni. W niesamowitym spotkaniu w 1906 roku Wanderers wygrali do starcie numer 1 w Montreal Arena 9 do 1 i jechali do Ottawy jak po swoje. Tymczasem fenomenalna siódemka ze stolicy doprowadziła do stanu 9 do 1 na własną korzyść, wyrównując stan rywalizacji, ale w samej końcówce goście z Montrealu zdobyli jednak dwa gole i odzyskali trofeum. W kolejnych latach jeszcze kilka razy wygrywali dwumecze w formule wyzwań. Pokonując między nimi New Glasgow Cups w grudniu 1906 roku, Kinora Thistle w marcu 1907 roku czy Ottawa Victorias w styczniu 1908 roku. W tym czasie trzy razy z rzędu Wanderers wygrywali również swoje rozgrywki ligowe, dzięki czemu mogli zatrzymać na stałe Arena Cup dla najlepszego zespołu Eastern Canada Amateur Hockey Association, czyli takiej organizacji, która powstała z połączenia dwóch wcześniejszych amatorskich lig trofeum trafiło zresztą później do Toronto, gdzie można je do dzisiaj oglądać w hokejowej galerii sław. W 1910 roku doszło do niezwykle istotnej zmiany dla wędrowców. Zespół został przez Jamesa Strockana sprzydany sprzedany PJowi Doranowi, a ten podjął decyzję o przeniesieniu meczów domowych z Montreal Arena do znacznie mniejszej hali Jubilee Ring. Ta decyzja nie spodobała się innym klubom rywalizującym właśnie w Eastern Canada Hockey Association które obawiały się z naszego spadku przychodów przy okazji spotkań w Montrealu, które to spotkanie dotychczas dawały lidze i zespołom naprawdę spore profity. Jimmy Garden, wciąż aktywny wówczas hokeista hmm, Wanderers, reprezentował wówczas klub w imieniu nowego właściciela i porozumiał się z Ambrosem O'Brienem hmm, w sprawie powołania nowych struktur ligowych. W styczniu 1910 roku Wanderers, wespół m.in. z ekipą Ottawa oraz Montreal Shamrocks utworzyły National Hockey Association. W pierwszym sezonie wędrowcy wygrali ligowe zmagania, zdobyli puchar O'Briena i obronili puchar Stanleya, pokonując w decydującym spotkaniu ekipę Berlin Dutchmen. W kolejnym roku drużyna nie radziła sobie jednak już tak dobrze, tracąc mistrzostwo, tracąc też puchar Stanleya. W następnych kilku sezonach Wanderers stali się ligowym słabeuszem. Nie potrafili się przebić do decydującej batalii o puchar, a w dwóch ostatnich sezonach istnienia NHA wygrali tylko 15 z 44 rozegranych spotkań. Gdy w listopadzie 1917 roku Frank Calder, ówczesny prezydent NAJ, doprowadził do spotkania przedstawicieli czterech z pięciu drużyn, które tworzyły tę ligę, Wanderers reprezentowani byli już wówczas przez właściciela, nowego właściciela klubu, sama Lichtenheina. Wskutek podjętych ustaleń uformowano nową organizację pod nazwą National Hockey League, w skład której w pierwszym jej sezonie wejść miały dwie ekipy z Montrealu: Wanderers i Canadiens, i po jednej z Ottawy, Senators i Toronto. To miała być nowo powołana drużyna Hockey Club znana później jako Toronto Arenas. W inauguracyjnym sezonie miało zabraknąć w stawce czwartego z klubów, który uczestniczył w tworzeniu NHL. NHL czyli Quebec Bulldogs. Zawodnicy tego klubu mieli być odpłatnie wypożyczeni na sezon do pozostałych grających w lidze drużyn i wówczas Wanderers mogli pozyskać chociażby Joe Malona, strzelca pięciu bramek w inauguracyjnym meczu Kanady. Super strzelca zresztą w tym pierwszym sezonie NHL w historii. Ale Malone ostatecznie trafił do ich rywali zamiędzy, a wędrowcy wybrali między nimi braci Odiego i Sprega Klegornów. Ten drugi nie zagrał jednak zbyt wiele, doznając zaraz na początku kontuzji nogi, która wykluczyła go na dłużej z gry. Swój pierwszy ligowy mecz w ramach NHL Wanderers zagrali 19 grudnia 1917 roku przeciwko drużynie z Toronto. To było starcie, w którym niekoniecznie bramkarze grali pierwsze skrzypce, ale pozostało zapamiętane jako pierwsze spotkanie w historii NHL, przynajmniej tak o tym mówią kroniki gospodarze z Montrealu obejmowali w nim czterokrotnie prowadzenie, a goście trzy razy doprowadzali do remisu, pomimo tego, że chwilami przegrywali nawet trzema bramkami. Fani wędrowców choć przez chwilę mogli wówczas zapomnieć o tym, że Joe Malone nie trafił do ich zespołu, a do rywali, do sąsiadów. W spotkaniu z Arlina zbłyszczał bowiem Harry Heyland, który w z pierwszych dwóch tercjach pięciokrotnie pokonywał Arta Brooksa i samego Eberta, którzy bronili dostępu do bramki Toronto. Jedną z bramek dla wędrowców zdobył, zdobył również słynny Art Ross. Jemu też zapisano pierwszą w historii NHL dwuminutową karę za faul. Minusem inauguracyjnego starcia była jednak frekwencja. Tylko 700 widzów oglądało popisy graczy Wanderers, pomimo tego, że szefowie klubu zdecydowali o wpuszczeniu za darmo między nimi wojskowych i ich rodzin. Dwa dni po inauguracji doszło do pierwszego meczu derbowego w NHL pomiędzy ekipami z Montrealu. z byli jednak bezlitośni dla swoich rywali, gromiąc ich 11 do 2 Hatrykami dla Hubs popisali się Newsy Lalonde i Joe Malone, czyniąc niezwykłe spustoszenie w szeregach rywali, w tym no, gromiąc wręcz golkipera wędrowców Berta Lindzeya. Słówko a propos tego bramkarza: to na pewno nie był e, najlepszy bramkarz swoich czasów, mówiąc delikatnie. Stąd też Wanderers w listopadzie 1917 roku podpisali umowę z Harrym Holmesem, czyli popularnym Heipem Holmesem, dwukrotnym już zwycięstwem batalii o Puchar z ekipami Toronto. Blue Shirts i y, Seattle Metropolitans. Wydawało się, że pozyskanie niespełna 30-letniego, niezwykle cenionego golkipera Heipa Holmesa będzie doskonałą decyzją sama Lichtenheina i władz Wanderers. Tymczasem po niespełna miesiącu, mający nieco finansowych problemów wędrowcy, zgodzili się wypożyczyć Holmesa i ten wrócił do Seattle, a w Montrealu pozostali z Bertem Lindzejem. To on też strzegł bramki Wanderers w dwóch kolejnych spotkaniach przeciwko od Tava Senators. Stracił w nich 15 goli, a wściekły Liechtenstein podjął decyzję o zawieszeniu występu swojej drużyny w NHL do czasu pozyskania lepszych graczy, którzy zapewniliby Montrealczykom wyższy poziom sportowy. Sylwestra w 1917 roku decyzję przekazał swoim partnerom tworzącym organizację NHL, a ci do końca wiedząc jak zareagować, zaplanowali na początek stycznia 18 roku specjalne spotkanie wszystkich klubów, by podjąć decyzję o dalszych losach Wanderers i ligowych zmagań. Nim spotkanie doszło jednak do skutku, stała się tragedia. W południe 2 stycznia 1918 roku, w mogącej pomieścić około 7000 widzów w hali Montreal Arena, wybuchł pożar. Ogień pojawił się w miejscu mało widocznym, gdzieś ponad szatniami. Tego wieczora miało dojść w hali do kolejnego starcia: Wanderers i Canadiens, ale było jeszcze za wcześnie, by pojawili się w obiekcie pierwsi fani. Na obiekcie przybywał natomiast James McKean z rodziną, który jadł obiad w swoim apartamencie. McKean był Wówczas pracownikiem, właśnie w hali, jako kierownik obiektu pracował. Udało mu się ewakuować swoich bliskich z płonącej już hali, po czym wrócił, by pomagać strażakom w trwającej akcji gaśniczej. Hala, niestety, spłonęła, a Montreal Gazette następnego dnia przywitał swoich czytelników ogromnym tytułem na pierwszej stronie: Arena prawdopodobnie nie podniesie się z popiołów. Na szczęście było się bez ofiar, a jedynym poszkodowanym był spacerujący w pobliżu płonącej hali jeden z przypadkowych gapiów, który złamał nogę. Pożar Montreal Arena sprawił, że swój obiekt stracili zarówno Wanderers, jak i Canadiens. Ci drudzy przenieśli się do Jubilee Ring, gdzie wędrowcy, jak już wspominałem, grali kilka lat wcześniej. Natomiast Lichtenhain 4 stycznia 1918 roku, odrzucając wcześniej m.in. ofertę od władz miasta Hamilton, by na jakiś czas przenieść się do nich i tam rozgrywać swoje spotkania. Postanowił rozwiązać swój klub. Obrok problemów z Halą, jako powód podawał brak chęci współpracy ze strony innych klubów, od których oczekiwał wsparcia kadrowego, by Wanderers byli równorzędnym rywalem w zmagania NHL. Takiej współpracy mu odmówiono i liga sezon dograła w trzy zespołowym składzie, a Lichtenhain pozostał do końca 7, sezonu 17-18 partnerem w istniejącej organizacji, głosując każdorazowo tak, jak życzyli sobie tego włodarzy Canadiens i Senators. Wanderers zagrali tylko cztery spotkania w Nijel, nim zniknęli na dobre z hokejowej mapy Kanady. Swój ulubiony zespół stracili równocześnie anglojęzyczni mieszkańcy Montrealu, którzy po pojawieniu się Canadiens, z którymi szybko zaczęła się utożsamiać francuskojęzyczna społeczność miasta, skupili się właśnie wokół wędrowców. Tak też skończyła się historia klubu, który dwunastokrotnie przystępował do bezpośredniej rywalizacji o Puchar w tej formule Challenge, broniąc trofeum lub pokonując aktualnego jego posiadacza aż w 10 przypadkach. To byli prawdziwi dominatorzy w pierwszej dekadzie XX wieku, ale najpierw po utworzeniu NHA, a następnie w tym swoim krótkim epizodzie w NHL nie potrafili już nawiązać do tego najbardziej chlubnego okresu w historii klubu. Ostatniego gola w historii Wanderers zdobył Dave Ritchie, trafiając na 2 do 5 w rozegranym 30 grudnia 1917 roku meczu przeciwko Senators. Przegranym zresztą 2-9. do 9. Ten sam zawodnik pozostaje jednym z trzech najdłużej występujących w Enagel Graczy, którzy mieli na swoim koncie występy w barwach Wanderers. W sezonie 1925-26 obok niego na lodowiskach Ligi Zawodowej występowali jeszcze Phil Stevens i George Geran. To właśnie oni oraz fundator Wanderers, James Strachan, sprawiali, że o drużynie z Montrealu pamiętano jeszcze kilka lat po jego spektakularnym upadku. A sam Strachan. Nie wyleczył się z działalności w hokeju, powołując kolejny klub, ale o tym już niebawem. Dzięki, do usłyszenia.